Hejka, z tej strony emiplayerka.pl. Witajcie w nowej serii Let's Play Gothic 2. Noc kruka, ale złota edycja. Dobra, nie wiem o co chodzi z tej złotej edycji. Dobra, to piszcie w komentarzach. Dobra. I oczywiście... Jeśli się spodoba o filmik, odcinek, to subskrybujcie i lajkujcie i komentarze są mile widziane. Dobra. Chyba zaraz emiplayerka.pl. Dobra, i zaczynamy grę. Nową grę. Dobra. Jest nowa gra. No fajnie, filmiki są. Fajna złota edycja. Wszyscy.
Aha. Musisz się z nimi sprzymierzyć. Tylko w ten sposób zdołamy powstrzymać Beliara. A co ja zrobiłam, że drugi filmik się aż uruchomił? Trzeci, czwarty. Wow, niezła ta edycja. Kiedyś grałam w Noc Kruka i nie było filmików, a tutaj mam filmiki. O! Dobra, i seria będzie się pojawiać chyba. Poniedziałki? Poniedziałki, dobra. Tak, let's play. Gothic 2, Noc Kruka, złota edycja. Da samą kliknąć, bo znowu się film jakiś pojawi. To nie. To? Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Śniący został wygnany z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Swym ostatnim krzykiem rozpaczy śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz dla wszystkich istot ciemności. Potężne słowo magii, któremu nie mogły odmówić. Jego ostatni rozkaz brzmiał: przybywajcie. I przybyły wszystkie. Nawet smoki. Smoki? Tak. Nawet te potężne, prastare istoty. Wyczuwam ich obecność.
na rozdział pierwszy, zagrożenie. O, ciekawe. Co to jest takie ciekawe? Zagrożenie? Muszę czytać. Raz to czytanie. Aha. A jednak działa, ale kontrol. I co, że zdało się wszystko? Co jest liczne ich składniki? Zrobić teraz. Zrobić tylko już. Czyta, dobra. Tylko się udaje. Nie to się wszystko. Dobra. Ponownie. Wszystko mogę. Po czym? To nie mogę? O. Jej, mam mikturę. Znaczy, to czym? To czym? No do cholery, co to się robisz tym czym? Czym? Jezu, przestaniesz.